Dobry wieczór. Zapraszam Państwa na 30-minutowy serwis informacji z kraju i ze świata. Oto tematy dnia. Oblegane były dziś wszystkie stoiska z książkami w tych miastach, w których czynne były kiermasze. Była to już druga majowa niedziela spotkań czytelników z książkami i ich autorami. Mimo że termometry nie wskazywały dziś zbyt wysokiej temperatury, a słońce tylko od czasu do czasu przedzierało się przez chmury, na kiermaszu książek na Placu Zamkowym w Warszawie było bardzo tłoczno. Najmłodsi czytelnicy mieli w czym wybierać. Kupiłeś na kiermaszu tę książeczkę? Tak. A jaki to jest tytuł? Dlaczego woda jest mokra? I to jest książeczka, której szukałeś? Tak. Sądząc po ogromnej kolejce przed stoiskiem, w którym podpisywał swoje utwory profesor Aleksander Krawczuk, zainteresowanie starożytnością nie słabnie. A w specjalnym stoisku z publikacjami o Warszawie książki w kilku językach. Tym, którzy na kiermaszu jeszcze w tym roku nie byli, przypominamy, iż jest on czynny w każdą majową sobotę i niedzielę. Byle tylko pogoda dopisała. Na szczecińskim jarmarku przede wszystkim książki. Od ekspozycji wydawnictw społeczno-politycznych po książeczki dla dzieci. One czytają, żeby się nie nudzić, gdy pada deszcz. Maj to szczególnie gorący czas dla maturzystów. Dziś, choć już zakwitły kasztany, chętnych do nauki na świeżym powietrzu nie było. Mogłoby nakapać na książkę. Dlatego powodzeniem cieszyły się biblioteki. Na przykład na Koszykowej w Warszawie zabrakło miejsc już o 11. W czasy dla seniorów Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Związek Działkowców pomyślał o tych, którzy chcą wypocząć niedaleko od domu. W samej tylko Warszawie w 6 ogrodach wypoczywać będzie 3000 emerytów i rencistów. Mają całodzienne wyżywienie, a w planie spotkania z lekarzami, specjalistami odżywienia oraz wycieczki i występy artystyczne. Płacą zależnie od swoich finansowych możliwości. Są jeszcze wolne miejsca. Na działkę warto. W Łodzi już skopane, zasadzone pozostały działkowe pieszczoty. Na giełdzie sadzonki krzew poziomkowy Lulu był prosto z Peru, ale największe powodzenie miała nasza polska macierzanka. Będzie więcej lasu, na przykład w Wilkowicach koło Bielska Białej. 11 tysięcy młodych dębów pomagali sadzić funkcjonariusze ZOMO. Country na głównym już po raz drugi. Na peronie spotkało się 12 zespołów z całego kraju, m.in. Lone Star, Supertank, Parkway, Tomasza Szweda i Country Road. A gra i śpiewa Krakowski Dystans. Impreza, którą zatytułowaliśmy Country na Głównym, jest jeszcze jedną propozycją dla warszawiaków na spędzenie niedzieli na świeżym powietrzu w otoczeniu starych parowozów i przy dobrej muzyce country. Jest wspaniale, całe tłumy ludzi bawią się doskonale przez cały dzień. Na warszawskiej Starówce organizatorzy wyszli, jak to się mówi, naprzeciw wszelkim gustom. Na oczach miłośników sztuki obrazy warszawskich artystów szły prosto pod młotek. Dochód na Fundusz Rozwoju Kultury. Dla tych, co równają krok, orkiestra harcerska dała pokaz musztry paradnej. Dla niezdecydowanych folklor bliski, bo z Ciechanowa. Wyścigi kartów były jedną z wielu imprez zorganizowanych na festynie w Legionowie. W ten sposób zamiast uroczystej akademii świętowano 44. rocznicę 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. Podobnie było rok temu i tak ma być już zawsze. Były koncerty, zawody i gry sportowe dla małych, średnich i tych już całkiem dorosłych. Co tam szczudła? Balon to jest to. Latał nad Piastonaliami, świętem opolskich studentów. Przebrali się wszyscy, tylko rektor pozostał przy służbowym stroju. Piast i Rzepicha dostali klucze od bramy miasta i do wieczora wolno im wszystko, no prawie wszystko. Tu obowiązywał kanon sztuki ludowej, dłuto, drewniany młotek i kawał drzewa. W Suchej Beskidzkiej, Hubert 87, spotkali się rzeźbiarze ludowi, by podpatrzeć technikę pracy twórców beskidzkich. Drewno jak kamień jest cierpliwe. Niech no tylko zakwitną jabłonie. I wreszcie zakwitły. W Łącku, w Nowosądeckiem, występy zespołów ludowych. Kiermasze, zabawy, tańce, hulanki, swawole. Karczmy nie rozwalą, bo wkrótce zjadą tu turyści, dla których nowosądeckie święto kwitnące jabłoni to znak, że sezon tuż, tuż. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dziś wieczór dla Państwa. Dziękuję za uwagę, do widzenia.